Trudniej jest przygotować się do zawodów Pucharu Świata, czy trudniej było uzyskać licencjat? Znaczy to jest w sumie dwie różne rzeczy, bo to tak, tu jest całkiem inne przygotowania i to jest tak naprawdę mój zawód, mój sport, moje życie, a licencjat no to jest po prostu jakiś element, można powiedzieć, na przyszłość i to jest bardziej można powiedzieć naukowe i na takiej zasadzie, że po prostu kiedy to zrobiłem, nie za bardzo miałem na to czas po prostu, nie? Że nie musiałem się z tym śpieszyć, także to można powiedzieć skoki robię na co dzień, a to można powiedzieć licencjat od czasu do czasu. To pisanie pracy sprawiało Ci dużo trudności? Znaczy nie do końca, bo tak naprawdę pisałem o tym, co znam, no. O skokach. Potwierdzasz, że jest plan zrobienia magisterki? Tak, no tam mam w planie na profesora iść, ale to na spokojnie, jestem cierpliwy, mam dużo czasu, także kiedyś tam jak już będę starszy, no to wtedy już tam może wiadomo, po kolei, bo to krok po kroku. Pierwsze studia magisterskie, potem doktorskie, później profesura, no i tak życie leci. Dzięki, Piotrek, i powodzenia na skoczni i na szczeblach edukacyjnych. Dziękuję bardzo.